Witam Was tutaj, cześć i czemu mi znasz? Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. Właśnie mieliśmy katastrofę statkową, jeden z drugich płynął, ale pomijmy to. Dobrze, gdzie ten statek płynie, bo jestem aż ciekawy. Tak, zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeśli nie subskrybujecie, subskrybujcie, kliknijcie ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału. I jeśli Wam się spodoba, no to wciśnijcie tą łapkę w górę. Od razu wszystko na początku, tak? Okej, dobra, chyba wiem, gdzie ty płyniesz statek i nie chcę zobaczyć, jak ty kołujesz tutaj śmiesznie. Dobrze, tak, ogólnie nasze portowo, z tego co widzę, to nam całkiem nieźle tutaj działa. Szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu ktoś jeździ tą drogą górą, a nie dołem, ale to mniejsza z tym. Dobrze, z tego co widzę, tak, jeśli coś tu można zrobić i spodoba się to naszym ludziom, to tu sobie zrobić wyciszenie dla tych. A tak, poza tym, że mi telefon... No, dostałem powodzenia. Dobra. Nieważne. Czy włączyłem stopera? Jeszcze nie włączyłem stopera, dzięki czemu uzyskaliśmy dodatkowe parę minut. Dzisiejszy odcinek trochę się później pojawia, ale mniejsze z tym. Dobrze, tak. Ogólnie mamy problem, gdyż nasz popyt zniknął. To nie jest dobra wiadomość. Dlatego, czym my się teraz zajmiemy, skoro nie mam popytu. Najpierw sobie dajmy trochę tutaj miejsca, jakby nam popyt wrócił, gdzie by tutaj ludzi osadzić. Słowo osadzić. Bez tutaj żadnych podtekstów, proszę. I tak, mam dla was końcową wiadomość. Końcowa, w sumie to nie jest końcowa jeszcze wiadomość. Zostaniemy przy Pro. Czyli pojawi się kiedyś odcinek z City Skylines PC. Z moim udziałem, jednakże nie mam do tego pojęcia, kiedy się ten odcinek pojawi, gdyż iż aż. No, jak już mówiłem, mój komputer poszedł do serwisu, co oznacza, że w serwisie trochę posiedzi. Byłbym już 14 dni, więc po tych 14 dniach teoretycznie już będę mógł dla was coś podnagrywać, ale 14 dni, a później będzie decyzja tak lub nie, serwisują lub nie, lub wymieniają na nowy, ja chcę, żeby wymienili na nowy. No i później zobaczymy. Jeżeli od razu w klik nam powiedzą, że wymieniają na nowy, no to pewnie będzie szybciej. I to też nie musi spać tych 14 dni, mogą szybciej się z tym postarać. No zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że się to pojawi przed tymi 14 dniami, to może jeszcze z pewnego strasznego miejsca dla was nagram odcinek z moim, powiedzmy, bratem. Nie mam brata, ale wy wiecie, o co chodzi. Zresztą, jeśli nie wiecie, to się domyślicie. Tak. Dzisiaj sobie pracujemy nad bardzo ważną rzeczą, którą już od bardzo dawna chciałem zbudować, a mianowicie port dla pasażerów. Czyli jest takie statkowo, portowo i tu od razu dla was komentarzu proszę pisać, jak ta dzielnica ma się nazywać, bo tu mamy portowo, a tu będziemy mieli dla statków, ale pasażerskich. I takie na razie, ja to chcę sobie zbudować z myślą o tym, iż kiedyś to sobie bardziej rozbudujemy, co nie? Czyli tego aż tak bardzo dzisiaj nie będziemy tego rozwijać. Jeśli coś zrobimy, to tak, na pewno sobie wyrównamy tutaj teren do jednej powierzchni. To jest średnio, daj duży. Duży. Sobie tu trochę wyrównamy terenu. O, gdzieś tak mniej więcej, jakoś tak. I sobie damy to. Nie mam do tego pojęcia, gdzie ja to teraz buduję. Dobra, i teraz pokaż, jak ty to zrobiłeś. Czy ty to zrobiłeś tak, jakbym tego nie chciał? Okej, oczywiście. Dobra. To my sobie to jeszcze tak trochę pociągniemy tutaj. Widzę, że się ziemia kończy. Widzę. Dobra. Z tego może też pojawią się odcinki, jak już będę mieć ten komputer. Tego kod możecie się nie spodziewać kompletnie. Z Minecrafta PC. Bo jednak po tym, jak pojawi się teraz ten ostatnia aktualizacja Aqua, no to jestem aż sam ciekawy, co tam się może wydarzyć. Oczywiście zamienię na tego youtuberzy, których ja oglądam i pewnie poznacie w Q&A, który nagram z tego strasznego miejsca, gdzie od razu mówię, że nie wiem jeszcze, kiedy to będzie. Że w weekend jadę, więc Q&A pojawi się jakoś po weekendzie.
Czyli jeszcze chwilę musicie poczekać niestety. Ale mam nadzieję, że nie będziecie coś strasznie źli, że trochę to przeciągam, no bo po prostu muszę mieć trochę czasu na to, by się do tego przygotować i tak dalej. No a tu sobie wyrównajmy ten teren. Tak mniej więcej. Żeby to jako tako wyglądało. Słynnego dzisiaj wrzucam dwa filmy, ale tylko jeden. Ale tylko jedna osoba z was obejrzy drugi. Więc tutaj ta osoba może już się domyśleć, o co chodzi. Jeżeli to jeżeli obejrzy ten odcinek, no to będzie pewnie wiedzieć. Połowa niespodzianki zejdzie, co nie. Ale sądzę, że tak nie podziała. I czemu tutaj tego nie mogę postawić? No bo, z tym, robimy to trochę inaczej. Bo widzę, że jest problem duży. To jest na takiej wysokości, to my to sobie zrobimy na takiej wysokości. I teraz już nie będziecie rozmawiać mi tutaj. A ciebie to trzeba wybić. Tak. No. No. Znaczy, ciekawe, czy kanały mogą się zniszczyć, jakby była jakaś katastrofa. I ogólnie coś już dawno nie było żadnych katastrof. Czekajcie, aż zaraz zadeknę, czy są włączone. A to takie... nie. Nie, wszystko jest powłączane. To nie wiem, czy nie ma takich katastrof. Coś się może zepsuło, zbagowało. Kto to wie? Wymagany brzeg. Masz tutaj brzeg. No, jest, nawet nie jest już tak duży nad ziemią. I czemu ja tutaj tego nie mogę wybudować dalej? Mogę, no świetnie. Okej, dotąd też mogę. I teraz pokaż mi, jak to wygląda dokładnie, tak jak myślałem. Czyli my tu sobie jeszcze musimy trochę pociągnąć to dalej. I tutaj gdzieś dotąd sobie pociągniemy. Dobra, inaczej, jeszcze raz. Ja wysyłam dzisiaj dwa odcinki, z czego tylko jedna osoba obejrzy ten drugi. Ale po północy, żeby nie było. Dobra, teraz już dość tego kluczenia. Czy ta woda mogłaby stąd zejść już? No, świetnie. Sobie weźmy stąd. I dotąd. No nie, no tutaj to jakieś już spokojnie statki będą wchodzić. To miejsce jest już zajęte. Przez co, rzeczku? Ciao. Tutaj jeden statek będzie płynąć. Aha, rzeczywiście widzę, że to będzie problematycznie. Sądzę, że te spoty aż tak nie będą opływały ludźmi. Co wy o tym sądzicie? Żeby postawić dwa obok siebie. Dobra, tak odsuniemy. I dajmy tu drogę pomiędzy nimi. Ole, idealnie weszło. No ludzie, no normalnie. I żeby nie było, to tutaj podciągamy sobie pociągi. Hej! Hej! No przepraszam bardzo. I swoją drogą, jeszcze w tym tygodniu mam świetny pomysł. I też jakoś nam spodoba. Kupuję sobie nowy mikrofon. Gdyż ten, którym nagrywam, no to... jedyny raz, kiedy słyszeliście mój prawdziwy głos, to był przy unboxingu, jakby ktoś się zastanawiał. I przy tych momentach, kiedy klnąłem w Apizonosz poza prawem, albo jeszcze w Atoszalane, to wtedy znam. Tylko wtedy. Tak poza tym to nie. Więc też sądzę, że by się przydało, byście mnie kiedyś tam usłyszeli, naprawdę. Także tak, stąd tutaj jest... No jasne. Jasne. Oczywiście, że nie. Dobrze, nie. To ciebie przestawiam na sam środek. Z nogą w tym mieście strasznie dużo pieniędzy zarabiamy. Jak już będzie... Właśnie, kiedy jest kolejny kamień minowy? Niedaleko już będą. Samoloty. O, to mi się podoba. Samoloty, nie wiem, tutaj jest zamontował gdzieś. Dzisiaj nie ma też jakby coś timelapsa. Bo nie mam na to czasu. Kompletnie. Dobrze, tak, chwila. Tutaj... my sobie wyrównamy tutaj teren. Żeby to jako tako wyglądało.
Czekaj, tutaj no, o dobrze, już całkiem nieźle. I na razie żadnych więcej portów nie będziemy dostawiać. Ewentualnie później, jak się spodoba ludziom, to sobie dostawimy tego więcej. Tu sobie pociągniemy wodę i tu pociągniemy prądu, powinniście sobie podciągać. What the? Czekaj, to jest boja. Podoba mi się twój koncept boja. Dawaj tu jeszcze jeden boję. Tu. I tu. I teraz patrzcie. Podciągnęliśmy sobie prąd przez boję. Ale jaja. Dobra, dobra. I cię można wyburzyć, bo tutaj nie miałeś jeszcze tak dużo nawet prądu. Okej. Okay. Czy ten statek prawie przepływa po tym, więc nie jest aż tak źle. Prawie robi dużą różnicę, jak to się mówi. Tu jest autostrada. Ja o tym doskonale wiem. My sobie pociągniemy tutaj drogę, tutaj i tutaj. Tutaj nie chciałbym takiego zjazdu. O, proszę bardzo, wyprofilować mi to. Rozumiem, że teraz już nie będzie czegoś takiego, jak przed chwilą. No. Natomiast pociągi sobie zjadą w dół. Albo sobie nie zjadą. Jasne, tak, oczywiście, że ci nie pozwolę. Okej, okay, dobra, ja wiem, co tu trzeba zrobić, żeby pociągi tu chciały zjechać. Tylko, że małym. Bo tutaj to nie. Patrzcie, no teraz to już ten pociąg musi tutaj siłą woli zjechać w dół. Ale później nie chcę. O ty. O ty jeden. Dema to tak. Tu. Tu. Ty jeden. A może tak tu sobie skręcimy. A jak tu sobie tak skręcimy, to okej. To tu. A jeżeli my tu byśmy skręcili. Nie, to ty nie będziesz chciał sobie tego wybudować. Okej. Okay. A jeżeli byśmy skręcili tu. O! Nie, to kiepsko wygląda. Dobra, a jeżeli byśmy sobie skręcili tu w górę. Dobra, nie. Dość tego kręcenia. To sobie tak, bierzemy to wyrównaj. I tu sobie puścimy pociąg. Z modami to bym sobie poradził. Nie. Tutaj i tutaj sobie puścimy zjazd. Co proszę? Że jak nie można? Okej, okay, dobra, rozumiem. Jeszcze jest zbyt mała różnica. Coś tu jest cały czas nie tak, ale czekaj, zaraz zobaczę. Czy teraz ci cały czas nie będzie podobać się? No. Teraz powiem się, że pociągi nie będą chciały przyjechać pod tym. No jasne. Okej, okay. Zaczynasz być interesująco. Czekajcie, bo my tu robimy zaawansowane... zaawansowane triki. Triki z Skylines. Jak zrobić to, co czego się chce zrobić. I jeszcze się być przy tym pogodzonym z grą. Nawija się niewykonalne. I teraz weź tu podłącz mi to. Nawija się niewykonalne. Dokładnie. Dobra. Wyrównaj mi ten teren. To wyburzymy. Daj mi tu mały pędzel. Wyrównaj to do tego.
Dobrze. Puść tutaj mi tory. One zjeżdżają sobie trochę w dół. I teraz powiedz mi, że to weszło. Bo już 14 minut wytraciłem na tym. No. Nareszcie. Dobrze, i stąd już sobie bez żadnych skrypułów ta droga jedzie do... Te tory jadą do góry. Okay, Dobrze, nie łączymy z tym. Sobie wpuścimy pod ziemię. To sobie wyjadą te tory. I tu widzę idealne miejsce, gdzie my możemy sobie podłączyć z wami. Z tymi torami. Podłączymy sobie tutaj górą. I tu w dół, ale to mi się nie podoba ten zakręt. Czekaj. Tu do góry, tu do dołu. I tutaj tak. O, o, o. I teraz tak, stąd jedzie pociąg. Pociąg jedzie sobie na ten dworzec, gdzie jest mało ludzi. Właściwie to nikt. I wydaca. Next. Przemysł chce się budować. Zaraz mu damy miejsce. No, czekajcie, najpierw przemysł. Czekaj, czy my tu mamy miejsce? Bo potrzebujemy bardzo tego. Tu jest trochę rolnictwa. Sądzę, że jak dalej tutaj pociągniemy rolnictwo, to nie będę mówić. Zobaczymy, co będę mówić najbliżej. Dobrze, stąd i stąd bym sobie pociągnął drogę. Drogę. Dotąd. I tu trzeba byłoby to podłączyć. Dobra, czekaj. Pociągnijmy byśmy sobie tą drogę dalej. Tutaj i stąd tu. I tak się wykrzywiła, ale jest to dosyć dobre rozwiązanie. Prąd możemy sobie już odbić. Z tego co widzę, czekaj, czy to jest podłączone? Jakimś cudem jest podłączone. Dzielnicę my tam sobie powiększymy na to całe. Nie mam tego pojęcia czemu. I dobrze wiem, że to nie ma sensu. I te kable trzeba wyrzucić tutaj, tutaj i tutaj. Nie ma. Tutaj... Czemu on się tak mocno muszę zawsze klitrzeć? I... Tutaj muszę ich przedrzeźnić, żeby nie było słychać. Tutaj się wiecie. Tu również wody. Co do wody możecie mieć problem. Okej, okay, nawet jest dobrze z wodą. I co najważniejsze, straż pożarna to w tym rejonie jest dobra. Okej. Okay. Dobrze, jak jest dobra, no to dobra. Stąd widzę, że już tu pociągi zaczęły dojeżdżać. Co jest trochę rzeczą dziwną, bo tu jeszcze nic nie ma. Tutaj sobie dajemy nową dzielnicę. Tu damy jakiś monument, zaraz postawimy. Tylko po pierwsze tutaj będzie specjalizacja turystyczna. Co nie? I tu widzę, że się robi problem. Okej. Wyrównaj mi to. Dobrze mi to wyrównaj. Tutaj. Nie chcesz mi tego zbytnio wyrównać. Ty niedobry. Ja bym tu chciał wybudować coś, a ty nie chcesz. Pokaż. Okej, okay, dobra. To jest jakaś opcja i stąd tak samo tutaj by poszło. No dobra. Na sposób trzeba, co nie? Jeżeli nie masz na tak, to na sposób. Okej. Okay. No, pobudujecie się tutaj. Nie mówicie, mówicie nie, to i tak mnie to nie interesuje. Widać to po mnie. Ej, czekaj. Podskakujesz mi tu, podskakujesz, a ja i tak zrobię swoje. Tu wybórz, tu też wybórz. I stąd trzeba puścić wyciszoną autostradę. Sobie będzie spokojnie jechać tutaj, tu do góry. Tu sobie wykręcisz ładnie. Tak.
Tu będzie zjazd, a tu sobie zrobisz wjazd. I tutaj jest, to jest jakiś węzeł, ok. A tu będzie ładny mały zjaździk tutaj. Tutaj sobie usuniemy wyciszacze, bo one nie są tam tutaj do niczego potrzebne. I co tu się ku... Nie, nie mogę. Jakim prawem? Dobra, ludzie. Mamy jeszcze parę minut. Pauza. I musimy to sobie wszystko przenieść wyżej. Bo nie przewidziałem tego, że może się coś takiego wydarzyć. Akurat tego to nie przewidziałem. A tutaj tak się męczyłem tym. Dobra, to wyburzamy, wyburzamy. Budynki również. Autostradę też. I tutaj trzeba podnieść teren zdecydowanie. Bo to jest prawie na poziomie, a my nie chcemy prawie na poziomie, my musimy mieć to wyżej. Takie same odległości, żeby nie robić sobie później problemów. Tu pociągi, teraz nie, no teraz to będzie idealnie, jeżeli... Jeżeli mi się tak, wiesz, musi udać postawić to. Dobra. To się udało. Źle się udało. No jasne, że się źle udało. Bo jeszcze trzeba tutaj, tutaj, tu jest ta autostrada, która jest w dół. Nieco na i tutaj. I teraz powiedz, czy się udało. Udało się? Udało się, dopóki tego nie wcisnę. Okej, dobrze. Tak lepiej i teraz tak. Tu trzeba to przedłużyć. Te tory trzeba podnieść. I z tego co wiem, to tak, to sobie przyciągniemy dalej. Co masz na myśli wymagany brzeg? Jest tu brzeg. A, może że go nie ma. Teraz? Nie rozumiem ciebie. Kompletnie ciebie nie rozumiem. Może teraz? Dobrze, takim ukosem, ale... Nie, 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 teraz to źle wygląda. Stan pociągu. Co tu się takiego zmienia, że tu nie może być tego? Pierwsze, czemu tutaj są takie góry? Teraz. Teraz. No, wygląda dobrze i teraz tak. Tu widzę, że zjeżdża to. Ale już nie będę z tym walczyć, bo mi się nie chce. I stąd sobie zrobimy zakręt. To dzisiaj całkowity odcinek poświęcony jednej rzeczy, widać. I teraz tak. Podciągniemy sobie to tutaj. Bo musimy mniej więcej wiedzieć, w jakim miejscu to miał te budynki tutaj będą z powrotem. O, mogą przeskakiwać. Zapomniałem o tym. No to nie, to musi to być kluczowa droga. Ta również. I wracajmy. Okej, to jest chyba bardzo blisko. To nawet z modami się nie da zrobić, bo dobrze. I to też wygląda dosyć blisko. Tam było dobrze. To tu musi być źle. No mówię, mam.
Dobrze. Jeszcze mamy dworzec do przeniesienia. Podtopiony na górze, co? Jasne. Bo ci jeszcze uwierzę. Trochę ci przeniesiemy. Stan sobie podjedziesz do góry. I stąd to sobie zakręcisz. Czekaj. Jak ja bym chciał, żebyś to sobie zakręcił, to ja chcę, żebyś to sobie zakręcił. Dobrze, daj mały. Czekaj, ja tu mam większy plan. Zobaczmy, czy mi się to uda. Jeżeli sobie teraz weźmiemy pociągi, sobie puścimy je tutaj. W sensie, że stąd. Tu. Było to przed chwilą. To stąd tu. Stąd tu. Marudzielec. I tutaj już dużym pędzlem, to miał być duży. Okej, tu jest już lepiej. I teraz stąd pociągnąć sobie tory tutaj. Dobra, no i tutaj to już jest dobrze. I teraz tak. Stąd sobie ciągniemy tu do tych idealnie. No i sobie co to teraz tylko ładnie podłączyć. Czyli tak i tak. No prawie ładnie. Prawie. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, live'a w najbliższym czasie nie będzie. Dlaczego? No to dosyć prosta odpowiedź. Teraz mnie nie będzie w domu, a komputera jeszcze nie dostałem. Jeszcze nie wrócił z serwisu, więc też zbyt nie mogę. Więc raczej póki co wątpię. Tak. Dobrze, możemy włączyć start i zobaczyć, czy ta linia pociągowa wróci do normy, ale chyba raczej wątpię. Aby coś w City Skyline wróciło do normy bez żadnych problemów. Jasne. Przestaw tutaj. O, udało się przestawić. Dobra, mniejsza z tym. Tym tutaj trzeba zapewnić jeden budynek. Jednostka pompująca musi tutaj być, ponieważ jak im tutaj coś zaleje, ona będzie tutaj wyżej. Czekaj, czy tu w ogóle jest służba ratownicza? Jest, służba ratownicza jest po drugiej stronie brzegu. Okej, dobra, to tych nie będę się czepiać. Ale jednostka pompująca nie ma tutaj żadnej. I oni będą mogli tutaj im odświeżać wodę, jeżeli zejdzie taka potrzeba. Dobra, ci sobie przypływają. I jeszcze im podłączmy tutaj drogę z drugiej strony. Czekajcie, tylko te strefy usuniemy. No, dajmy po prostu po całości. Tutaj się budujecie. I droga. W sensie autostrada. Autostrada będzie sobie odchodzić stąd. Albo sobie nie będzie odchodzić. Nie, no, będzie sobie odchodzić tutaj w dół. Bo musieli przejść pod torami. Tu sobie przejedziesz. Tam. Tu znowu w dół. Albo inaczej, tutaj w dół. Tak. Tu i... I jeszcze... Tutaj, do góry. Teraz zmieniamy kierunki. Dobrze, widzę, że jest tak, jak powinno to być już wszystko. Teraz tylko trzeba wszędzie im tutaj dostarczyć wodę, co może być problematyczne. Ogólnie mam pomysł też, żeby się w końcu w naszym mieście może ogrzewanie później też zamontujemy. Bo ogrzewanie nam trochę daje luzu. To sobie podłączymy. Zobaczcie, tutaj pada i u mnie w domu pada. Ale dobrze, się złożyło. Znaczy dobrze to nie do końca, ale... Tu sobie podłączymy jeszcze zbiorniki. No i tak. Oni tu będą potrzebować własnej małej straży pożarnej. To będzie tutaj. Własnej małej kliniki. Krematorium.
stacji pożarowej to już mają i jeszcze policja. Edukacji też nie będzie potrzebna. Jakiś ładny budynek, nie będący czymś takim. To jest duże. To jest małe. Tylko może nie tutaj. Plac zmarłych to nie tu. Czekaj, co to jest? Pomnik pamiętających katastrofy. Niech wiedzą, co przeżyliśmy, tak? Może być, podoba mi się pomysł. Scenariusz. No bo i tutaj dalej to już są te wielkie. To z tych wielkich to jeszcze nie wiem. Bym tutaj gdzieś z boku postawił coś takiego wielkiego. Tylko to trochę tutaj zepsuje hotmanie. Budynek już istnieje, no to gdzie mogę go postawić? To jest duże, to nie. Taki kloc. Nie, to nie tutaj. Dobra, ten jeden mi tutaj spokojnie wystarczy. Dzielnica, czy jest w dobrym obszarze? Nie. Dla dzielnicy, przypominam jeszcze raz. Na moim zegarku jest 30 minut, dobra, czyli zaraz będziemy kończyć, jakim tu podciągnę całą komunikację, którą chciałem. Tu się wszędzie ludzie budujecie. Aby nie było, że tutaj się nic nie dzieje. Tak, jeżeli my tu sobie coś takiego postawimy, to to ma podłączenie. Okej, dobra. Natomiast jeżeli byśmy sobie coś takiego postawili tutaj, to nie ma podłączenia. To było do przewidzenia. Niech coś takiego sobie postawimy tutaj. I droga sobie by tu wyjechała, gdyby dało się. A dać się da, jeżeli sobie odpowiednie ustawienie poustawiamy. Proszę bardzo, jest i podłączenie. Jeszcze jakiś park stąd, może być taki mały. I po drugiej stronie skatepark. Gdzieś tutaj od góry. Nie, tutaj to będzie by strasznie wyglądało. Ale tutaj ładnie nam grunt ukształtuje. Okej, dobrze. Ładnie się budynki. I ostatnią rzecz, jaką chciałem w naszym mieście dzisiaj zamontować, to jest baza taksówek, bo my nie mamy jeszcze w ogóle taksówek w naszym mieście. Nasze miasto już jest naprawdę dosyć duże. Dlatego sądzę, że taksówki, no taksówki to najwyższy czas. Tak, my tutaj włączmy to przeciąganie. Dlatego tutaj sobie zbuduję takie specjalne miejsce do bazy taksówek. Proszę bardzo, taksówki nam się przydadzą całkowicie do... Wiemy czego. Tutaj muszą być trzy kratki. A, możemy na razie sobie tak podłączyć. Okej, jeszcze raz. Tu będą trzy kratki. I teraz ci się powinni... Zobaczcie, jak wyjeżdżają ładnie. Was więcej. Jeszcze tu można postawić i zobacz, ile już jedzie. No, i o to mi tutaj właśnie chodziło. Dobrze, taksówek, no to mamy już tutaj naprawdę wylęgarnię ładną. Wody ci brakuje, człowieku. Mam nadzieję, że na taksówkach też zaczniemy coś zarabiać. Bo to też jak taki jest cel. Taksówki będą miały swoją tutaj przepiękną bazę po środku. I autobusik. No bez autobusiku to nie ma zabawy, co nie? Jeden przystanek tutaj. Drugi tutaj. I autobusik sobie będzie jechać prosto do naszego... Tutaj. Nie mam tego pojęcia, jak ty jedziesz. Okej, możesz jechać nawet tędy. Jeżeli ci tak wygodnie. Tu sobie damy przystanek. Dalej tutaj. Ale korek. Ej, ty, nie gadaj, że tam się światła zdobiły. To mi się nie podoba. Jeżeli tak. Ej, bez jaj. Ile taka jedna stacja daje taksówek? 25. Mamy tutaj ich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 na 4. Mamy 200 taksówek na całe miasto. Chyba wystarczy. Skoro nie powiem, że wystarczy. Czy tutaj jest ochrona przeciwpożarowa? Tak, pamiętam, że jest.
Czy skoro czujnik sejsmiczny jest niedaleko wieża? Nie ma. Czyli trzeba postawić radio tutaj. Jeszcze tutaj byśmy tak ładnie jakoś ją postawili. I ona nam tu trochę da zasięgu. O, nawet te budynki. Czy coś tu jeszcze z takich budynków jest? Jest schron, ale nie wiem, czy to jest sens stawiać schron. Bo oni będą zawsze szli, o Boże. A z tym statkiem to co jest nie tak? I co? I ty już mi tu jakichś pasażerów przywiozłeś. No na razie tutaj są tłumy taksówek. Dalej, co jest jeszcze z komunikacją? Tramwaj, to nie będziemy puszczać. Metro. Metro też jest dosyć daleko od wszystkiego oddalone, więc raczej też podziękujemy póki co. A jeśli tutaj chodzi o tych, o komunikację, to tym podciągniemy akurat metro, ponieważ ci potrzebują metra, gdyż w innym wypadku mało kto będzie do nich dojeżdżać. A po i jeszcze stąd. Tak. No i mamy piękne już podłączenie. Tu widzę nawet, że z tych chyba pociągów trochę ludzi korzysta. Czekaj. Z ciebie zero. A, bo ty jesteś... Ty nie jesteś mój. Ty jesteś mój. Ty, czekaj. 27 osób jedzie. Dobrze. Zakończymy sobie na przeglądzie naszej tego transportu. Mamy prawie 3000 ludzi korzystających z tramwajów. Dobrze. Z metra trochę gorzej jest 1000. Z pociągów prawie 400 ludzi. I z taksówek jeszcze póki co mało ludzi, no bo nie wiedzą, że mogą korzystać z tego. Dobrze. Tu tego przystanku nie powinno być. I tutaj sobie im pociągniemy też trochę tych przystanków, bo jeżeli ma tutaj dojechać jakiś autobus do nich, czy tam nawet ludzie, no to muszą mieć skąd. Tutaj. No i może jeszcze z jednym przynajmniej tutaj. No dobra. Ile zostało do kamienia milowego? No dosyć dużo, bo rozwoju tej ludu to dzisiaj nie robiliśmy. O, pięknie. Cmentarz się opróżnił. Możemy go wyłączyć. Ludzie tu się zbudowali już wszędzie. Co też jest dobrą wiadomością. Tutaj możecie się jeszcze budować. I coś jest ze ściekami, duży problem, tylko ścieki... Okej, ze ściekami i z obwodem wody. To tutaj mamy wodę, znaczy ścieki, a tu będzie woda. I weź to podłącz teraz. No dokładnie. To rozłącz, to też. Tu sobie tak pociągnęlibyśmy i tu podłączymy. O, dokładnie. Dobra, no i tak. Czy są jakieś statki do nas przypływające już z ludźmi? Tu widzę, że jeden odpływa. I ty, kolego, 12 osób mi zabrałeś. Dobrze, tutaj 70 z tego korzysta, z tego 33. No dobrze, czyli jeżeli są takie kwoty, to ludzie tutaj przychodzą. Nawet ten park jest trochę wykorzystywany. I z autostrad ludzie korzystają, ale zapomniałem podłączyć ich z drugiej strony. Mój problem, moja wina. Damy wam tutaj zjazd. Tak. Mój standardowy patent, jak już się wybudowałeś, to teraz sobie zrobię tutaj taki zakręcik i tu. No, po zakręcie, po mocnym ukosie, ale powinno wyjść. Mało ludzi wyjeżdża, tylko przyjeżdżają do tutaj. No bo tu też jest trochę strefa turystyczna, no to nic dziwnego. Hotele i te inne zabawy. No, całkiem ładnie nam się tutaj buduje. Tu jeszcze mamy statek. Czekaj, statek. 67 osób do nas przypłynęło. To też jest dobra wiadomość, pokaż. I jedna osoba tylko wyjeżdża od ciebie. Czy ci ludzie wyjdą tutaj jakoś sensownie? Nie widzę ich. O, idą. I gdzie wy pójdziecie? Gdzie wy pójdziecie? Na daleko to nie pójdziecie, jak was statek zmiecie. Przechodzicie, idziecie... Nie do pociągów idziecie, co nie? Tak, idziecie do pociągów. No, dokładnie.
sumie się nawet nadziwię, że nie poszedł do pociąga. No i zobaczmy, czy ludzie czekają jeszcze tylko na dworcu. Nie, to już jest. 40 minuta na to oczywiście. Standardowy ja. I ludzie tutaj też czekają na pociąg. Dobrze, no to co ja tu dużo mówić. Tutaj go nie robiłem, nic nie kręciłem po tym ostatnim krótkim live'ie. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!